Cześć, nazywam się Mikołaj, jestem szefem Airbike'a po godzinach królem rowerów. Dzisiaj mam dla Was z kolei perełkę z naszej kolekcji rowerów używanych. W dodatku proponujemy na niego jeszcze lepszą cenę 9999. Co to za maszyna? Jest to Look 695. Swoją premierę ten model miał w 2010 roku i wtedy było to najnowsze dziecko legendarne już od lat firmy. Marka Look powstała w 1951 roku. Początkowo robiła wiązania do nart, bo jej założyciel złamał kiedyś nogę na nartach i stąd wzięły się pierwsze produkty marki Look. W 1983 roku nawiązał współpracę z Bernardem Hinault i zaczęli istnieć w produktach dla kolarzy. Pierwsze były pedały P65 w 1984, to były pierwsze wypinane pedały szosowe. W 1986 już we współpracy z Gregiem LeMondem powstała pierwsza karbonowa rama Looka, to jeszcze było klejone na tytanowych mufach, a w latach 90., w roku 90. powstał pierwszy monokok karbonowy. Swoją drogą w tym Looku też mamy monokok karbonowy, co prawda w postaci korby. Ta korba lukowska, oprócz tego, że jest monokokiem i przechodzi tutaj przez suport wychodząc z drugiej strony, jest jeszcze też o tyle ciekawa, że przez specjalne przekręcenie tego trójkątnego tutaj, o, zdradziłem trochę jak to będzie ckało, przez przekręcenie tego trójkątnego elementu możemy uzyskać długość ramienia 170, 172,5 lub 170. 5. Blaty 53-39 w rozstawie 130, ale jak widzicie są tutaj drugie otwory, można zastosować blaty w rozstawie 110. Grupa napędowa to Durace 9000 Di2, 11-biegowy, poprzednia wersja topowego napędu, również z kasetą Durace'a. Jak wiecie, w obecnych czasach kasetę Shimano można wymienić na kawalerkę w małym polskim mieście, także gorący kąs. Całości dopełniają łapy i hamulce również z grupy Durace'a i pasujące do Looka francuskie koła Corima S Plus. Niski stożek, mało szprych na szybkę. Klasyka gatunku. Z ciekawych jeszcze rozwiązań, które są zarówno plusem, jak i minusem tego roweru, to jest fabryczny mostek Looka, który zapewnia regulację kąta w zakresie od minus 9 do plus 13, czy maszt podsiodłowy, który tutaj w tym wydaniu przez wyjęcie tej podkładki pozwala na ustawienie wysokości siodła 66-67 cm od osi korby do prętów siodełka, także jeżeli bylibyście zainteresowani, czy wsiądziecie na ten rower, to ten wymiar musicie u siebie w rowerze zmierzyć. Oczywiście tutaj przez delikatny manewr dodatkowymi podkładkami można jeszcze minimalnie zmienić te parametry. Kierownica jest karbonowa marki 3T, także tu oczekuję, że będzie lekko, zresztą ten model wchodząc na rynek właśnie swoją lekkością i nowatorskim wyglądem zdobywał serca użytkowników. Lecimy na wagę. 6250 na szosę to jest naprawdę lekko, jeżeli pamiętacie ważenia ostatnich aerodynamicznych treków, które lekko przekraczały 8,5 kg, to tutaj mamy ponad 2 kg lżej. Jeszcze pamiętajcie, że norma UCI to jest 6,8, czyli po dokręceniu pedałów, koszyczków na bidon i jakiegoś licznika dopiero osiągniemy wagę nominalną startową, z którą dopuszczą Was do zawodu. Jak już nam maszyna wisi, to zakręcimy tylnym kołem. O, tutaj to bardzo ładnie. I teraz może coś o opcji zakupu tego roweru. Dostajecie na niego roczną gwarancję, tak jak na wszystkie modele z naszej strony rowerów używanych. Rower kosztuje teraz w Mega Promce 9999, ale można go kupić na części i przykładowo frameset to 3900, koła to 2,5, a grupa napędowa, w sensie obie przerzutki, łapy i zestaw elektryki bez kasety łańcucha i korby, to granice 3,5
1000, także można go sobie właśnie kupić na części, można go kupić w całości, jak tam komu pasuje. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tej maszyny, zapraszam, zadawajcie je pod filmem. Jeżeli chcecie zobaczyć ją na żywo, w tej chwili stoi w naszym sklepie w Wilanowie, ewentualnie może się przenieść do naszego nowego sklepu, do Piaseczna, także przed przyjazdem warto przedzwonić i zapytać, gdzie aktualnie ta maszyna się znajduje. W jednych rękach od nowości, odsprzedana nam przez naszego klienta, który kupił sobie jakąś tam nową aerodynamiczną maszynę już na tarczach, podążając trendami, ale ja uważam, że na warszawskie gasy zupełnie nie są niezbędne hamulce tarczowe, więc jak najbardziej taki luk jeszcze może komuś posłużyć. Szczególnie, że jest w rozmiarze dla dziewczyny, taki lekki, ładny rower, to dla dziewczyny fajna propozycja. Tyle na dzisiaj, dzięki za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia w kolejnych filmach. Hej!